14 belki. No i strach pomyśleć, gdzie ten zawodnik będzie w stanie wylądować, jeśli warunki się utrzymają. Świetny lotnik przecież. Oj! Oj! Czy nie wiem, czy to podparł, czy nie, bo wylądował za 250 metrem. Tak jest, chyba dalej jeszcze niż Johansson. Może nowy rekord świata w długości lotu, bo wydaje mi się, że jakiś metr, dwa mógł dalej wylądować. 253,5! Niesamowite! 253,5 metra! Nowy, nieoficjalny rekord długości lotu. Stefan Kraft! Ale musimy popatrzeć w powtórce, czy tutaj nie było podparcia tego niesamowitego lotu. No, z tego ujęcia to nic nie widzimy. Chyba przysiadł. Ale na kombinezonie śladu nie było widać. Jeden sędzia dał 12 punktów, sędzia norweski. Przysiadł. Moim zdaniem był kontakt, ale na 100% tego nie można powiedzieć. Tak, no. Pozostałe noty 15,5, 16, 16,5 trochę za wysokie, bo lądowanie Piotrka Żyły czy Maćka Kota było lepsze jednak, a dostali podobne noty. No ale nie ma to znaczenia. Brawa dla Stefana Kraft.